Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile. Już przychodzę do meczu. I jeszcze dodam, że intra nie będzie w tym odcinku. To pewnie widać było. Więc dość krótki ten odcinek będzie raczej. Dobrze, Bernard. Podanie. Ross Barkley. Pięknie, 1-1. Tylko jedna bramka i trzy dribblingi jeszcze muszę wykonać, bo tym razem czytałem wyzwanie, jakie trzeba wykonać w tym meczu. Tam chyba i tak byłby spalony. Dobra, tutaj podanie kolejne idzie. Barclay. I będzie pewnie rzut rożny. Nie mam tutaj zbytnio na kogo wrzucić, więc spróbuję na Barclaya. Pięknie, druga bramka. Angielskiego pomocnika. No dobra, Fleck. Fleck, aj. Davis zdecydowanie był szybszy. Dobra, znowu Fleck. Heel to heel. I kolejny rzut rożny będzie. Dobra, wrzutka na Nathana Ake. I nie ma gola. Kolejny raz trzeba tutaj rozegrać akcję. No i niestety niepotrzebnie sobie wypuściłem trochę piłkę. Pyk, przejęcie. No, niepotrzebny tam był strzał akurat. Trochę się rozbiegł, niestety, mój zawodnik. I zaraz koniec meczu będzie. No, raczej mi zaliczyło to zadanie. Uuu, aż 16 dribblingów miałem. Muszę w tym spotkaniu wymienić 20 podań. Więc czas zacząć. I teraz Antonio. Nie, niestety się przewrócił. I tam faul był. Okej. Podanie nie wyszło, ale teraz Hurricane. Cyk. Dwa podania wymienię i teraz Adams. Adams. No nie, nie, nie tak. Dlaczego ten zwód bez piłki mu wyszedł, to ja nie wiem. Young tam zrobił ruletkę. No, a Ake zrobił niecelne podanie. I no co to jest? Z Bayernem wychodziło, a z Interem już nie? Dobra, Antonio. O! Jeszcze lepiej wyszło. Myślałem, że on tam jeszcze poda. Ale mamy to. Teraz musimy te podania uzbierać, bo chyba nie mam zbyt wielu w tym meczu. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, na pewno już 20 podań było. Więc pora teraz iść do przodu. I jeszcze będę miał sytuację bramkową. 2-0.
Mógłbym więcej wygrać, ale ważne, że też bramki nie straciłem, bo o dziwo w tej FIFA również boty potrafią strzelać, nie tylko klepać pod własną bramką albo podawać na skrzydło. Więc dobra, przejdźmy do paczek. Tutaj jeszcze odbiorę 100 tysięcy monet. Myślę, że jeszcze zrobię te wyzwanie za 200 tysięcy. Znaczy wyzwanie, to po prostu punkty muszę uzbierać w tym polu. I teraz na tym odcinku dokupię 100 tokenów jeszcze, bo mam uzbierane dość dużo gemów, więc mam nadzieję, że coś trafię w tym odcinku. No to otwieram. Biorę tę mieszaną paczkę i zawodników i expa. O, niestety najgorszą kartę trafiłem. Dobra, drugi los. No już trochę lepiej. 8-2 overall. Przepali się pewnie w jakimś SBC, czyli wyzwanie budowania składów. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku.